Dzień dobry, witam panów w programie samorządowym. Dziś naszymi gośćmi są pan burmistrz Jerzy Hardy-Douglas i radny Rady Miasta Szczecinka, pan Marcin Pocheński. Dzień dobry. Dzień dobry, może, witam. Może zaczniemy od pana burmistrza. W sobotę tu w Szczecinku siedzimy przy tym pomoście pięknym. Miała miejsce uroczystość otwarcia tego pomostu i otwarcie sezonu wódniackiego. Bardzo proszę o wrażenie. No rzeczywiście, ja mówiłem przy otwarciu pomostu, jakby starałem się podsumować to, co myśmy zrobili tutaj przez te wiele lat, tak, bo no, jestem burmistrzem 13 lat i od 13 lat próbujemy w jakiś sposób uruchomić to jezioro i przypomnieć mieszkańcom Szczecinka, że miekamy w pięknym terenie, tak? Mamy w naszych granicach administracyjnych 4 jeziora i oczywiście najważniejszym jeziorem jest jezioro Trzesieckie. I tak starałem się sobie to zinwentaryzować jakby chronologicznie, co myśmy przez te wszystkie lata zrobili. Rzeczywiście tego jest no, bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim żeśmy zorganizowali nad jeziorem 3 kąpieliska. Kąpieliska strzeżone, jak Państwo wszyscy wiecie, poza tym jakby historycznym przy ulicy Mickiewicza mamy w tej chwili jeszcze strzeżone kąpielisko przy tak zwanej plaży wojskowej i mamy kąpielisko na Mysiej Wyspie. W ogóle rewitalizacja Mysiej Wyspy, która kiedyś w czasach, kiedy tutaj mieszkali Niemcy, była takim kultowym miejscem odwiedzanym przez mieszkańców. Pływał prom z tej strony tutaj zabudowanej jeziora do Mysiej Wyspy, gdzie była duża restauracja. No, myśmy tej restauracji nie odtworzyli, ale zrobiliśmy punkt gastronomiczny i takie wiaty, plaże i myślę, że to nikomu w Szczecinku nie muszę opowiadać, jak wygląda Mysia Wyspa, bo na palcach policzyć osoby, które tam nie były i co roku jest bardzo duża rzesza mieszkańców, którzy chętnie Mysią Wyspę odwiedzają. Kupiliśmy statki, ja pamiętam, to był pierwszy mój taki odważny ruch, kiedy jeszcze nie miałem większości w Radzie, tylko jednego radnego w Radzie Miasta miała Platforma. Zdecydowałem się na kupno statku w Bawarii. Wtedy kupiliśmy Bajerna, statek, który już ma 100 lat i oczywiście wymagał troszeczkę odnowienia, ale cieszy się bardzo dużym uznaniem nie tylko mieszkańców Szczecinka, ale i wszystkich turystów. No i potem żeśmy zaczęli budować pomosty. Wybudowaliśmy pomost na tej Mysiej Wyspie, potem przy Bismarku, przy wieży Bismarka. Odtworzyliśmy zupełnie uległy zniszczeniu pomosty tworzące kąpielisko przy plaży na Mickiewicza. Myśmy to odbudowali według pięknego zresztą projektu pana inżyniera Ferta ze Szczecina. Zbudowaliśmy wyciąg do nart wodnych. Tam też długi pomost startowy. Potem wybudowaliśmy pomost jeszcze przy Liceum Księżnej Elżbiety, przy hotelu Residence, czyli tego było naprawdę bardzo dużo. No i ostatnim elementem, który jakby wydaje mi się, że kończy te inwestycje pomostowe, jest wybudowanie pomostu, który mamy w tej chwili tutaj, jest za naszymi plecami, pomostu przy zamku piętrowego, też według zresztą projektu pracowni pana inżyniera Ferta ze Szczecina. Piękny projekt, no nie muszę nikomu mówić, jak to zjawiskowo wygląda. Jeżeli ktoś nie był, to niech przyjdzie, a szczególnie zapraszam, aby przyjść po zmroku, wtedy no, on się prezentuje po prostu w sposób niesamowity. I ten pomost, był otwarcie jego było też przyczynkiem do otwarcia sezonu wodniackiego, albo odwrotnie, otwarcie sezonu stało się przyczynkiem do tego, że udało nam się otworzyć pomost, który zresztą podbił serca, myślę, mieszkańców Szczecinka, jeszcze zanim został oficjalnie oddany do użytku. Tutaj już wiele osób chodziło, fotografowało się na jego tle, a kiedy on tą całą iluminację żeśmy włączyli wieczorem, no to zupełnie było wow, prawda, i tak trwa to i oby jak najdłużej. Pomost będzie taki wielofunkcyjny, będzie zawiadywany przez SAPiK i przez Centrum Konferencyjne Zamek. Będzie tam można wypić kawę, piwo, zjeść coś i oczywiście będzie obsługiwany tutaj, jakby będzie filią
tej restauracji w zamku. Cały ten pomost był dofinansowany, jego budowa kosztował nas 2 miliony, chyba 70 tysięcy złotych, 35% kosztów netto zostało dofinansowane z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego. Także myślę, że jak na tak wspaniałą budowlę, która stała się nowym punktem startowym dla statków naszych, tutaj opływających jezioro, myślę, że to nie są pieniądze jakieś olbrzymie. Także naprawdę jezioro żyje, mamy pełno tutaj nie tylko statki, ale i zakupiliśmy wiele łodzi, rowerów wodnych, wybudowaliśmy stanicę dla wędkarzy, o czym zapomniałem powiedzieć. Przecież też ważny element infrastruktury tutaj wzdłuż brzegu jeziora. Także naprawdę mamy się czym pochwalić i myślę, że to widać było 5 maja, kiedy ludzie entuzjastycznie podchodzili do otwarcia tego pomostu, który też zakończył jakby tutaj taką rewitalizację tego terenu przy zamku. No kiedyś to zupełnie inaczej wyglądało. Myślę, że Państwo jeszcze to pamiętacie. Rozumiem. Panie Burmistrzu, Centralny Plac Zabaw, inwestycja, na którą czekają przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy z Szczecinka. Pierwszy przetarg nie wyszedł, będzie drugi. I kiedy ewentualnie możemy się spodziewać? No i bardzo ubolewam, bo chciałem, żeby ten plac zabaw był czynny już od czerwca. No tak się nie stanie, dlatego że rzeczywiście nie wyszedł nam przetarg, nikt się nie zgłosił. Zrobiliśmy może zbyt ambitny, taki indywidualny projekt zagospodarowania tego placu. Były firmy zainteresowane, ale chciały, żeby wpisać wykonanie tutaj tego placu na koniec września. No, ja nie byłem zainteresowany, bo przecież wtedy to już tam właściwie nikt prawie nie będzie chodził, prawda? Chodziło o to, żeby jeszcze załapać się na miesiące letnie. Wszystko wskazuje na to, że uda nam się ten plac wybudować i oddać do użytku do końca lipca. Wszystko robimy w tym celu, żeby tak właśnie się stało. Plac będzie, wiemy mniej więcej, co tam będzie. Będą trzy takie urządzenia, tak zwane linaria, czyli coś, czego tutaj w Szczecinku do tej pory nie ma. Będzie między innymi taka duża piramida, na którą dzieci się mogą tam wspinać. Wiem, że bardzo to lubią, bo to jest bardzo popularne w całej Polsce. Będzie taka czteroosobowa huśtawka, będzie wieża taka budowana, chyba sześciometrowa, z dużą zjeżdżalnią i będzie pełno różnych innych zabawek. Również planujemy zrobienie tam trampolin, czyli rodzaju batutów. I te trampoliny, jedna trampolina będzie prawdopodobnie obudowana taka z siatką 4x4 metry, czyli bardzo duży ten batut, czy batuta, nigdy nie wiem, jak to się odmienia. I będą takie również trampoliny, które będą w powierzchni gruntu, czyli na poziomie zero, tak? W tej chwili właściwie naszym największym problemem jest wymyślenie pewnej logistyki, ponieważ tam będą urządzenia nie tylko drogie, ale takie, które, no wiemy z doświadczenia, że one będą przyciągały również niekoniecznie dzieci, tak? Nie chcę tego tematu rozwijać, w związku z tym, żeśmy postanowili, że teren ogrodzimy, nie w taki sposób jakby agresywny, ale w taki, który będzie pokazywał, że tam nie można po zmroku czy po zamknięciu tego terenu wchodzić. Więc jeżeli ktoś wejdzie, tak, jacyś chuligani tam przyjdą, no to będzie monitorowane i będzie to ewidentne złamanie przepisów. W momencie, kiedy to nie jest ogrodzone, no to teoretycznie można powiedzieć, że każdy sobie może wejść i tam wchodzić na te liny, tak, albo skakać na batucie w środku nocy, tak, i najlepiej jeszcze rzucając butelkami dookoła. Więc my to musimy w jakiś sposób opanować. Przekażemy najprawdopodobniej ten cały teren Samorządowej Agencji Promocji i Kultury i mamy pomysł, w jaki sposób, że tak powiem, tutaj zrobić tak, żebyśmy mogli zabezpieczyć to i żeby
przynajmniej jedna osoba tam po prostu cały czas była, pilnowała między innymi, żeby na tą trampolinę no, nie wchodziło zbyt dużo osób naraz, tak? Boimy się troszeczkę, no, kusi tak, żeby to po prostu zrobić tak jak wszystkie pozostałe place zabaw, tak? Czyli no, zostawić mieszkańcom jakby tutaj dowolność korzystania z tego. No niemniej wydaje mi się, że to jest jeszcze za wcześnie, tak? Że myśmy jeszcze tak do końca wszyscy do tego nie dorośli i trzeba jakąś kontrolę nad tym takim wypasionym placem, gdzie będą zabawki bardzo atrakcyjne, ale jednak z których trzeba korzystać z pewnym no, wyobraźnią i poczuciem odpowiedzialności, to musimy tutaj jakiś dozór nad tym sprawować. Wszystko wskazuje na to, mamy pieniądze zabezpieczone w budżecie, lada dzień ogłosimy kolejny przetarg i myślę, że do końca lipca plac będzie gotowy i w sierpniu, wrześniu będą mogły dzieci z niego korzystać. Panie Marcinie, na przełomie kwietnia i maja grupa naszej młodzieży ze Szczecinka gościła we Francji, w zaprzyjaźnionym mieście. Bardzo proszę o szczegóły. Tak, grupa młodzieży z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Szczecinek została zaproszona przez włodarzy Noyelles-sur-Lons na wymianę taką młodzieżową. Udało się to po kilku latach takich przygotowań. Do tej pory nasze miasta wymieniały się oficjalnymi delegacjami w ramach biegu Winanda Osieńskiego, w ramach takiego bliźniaczego biegu, który się w Noyelles odbywał. Natomiast podczas ostatniej naszej wizyty oficjalnej ustaliliśmy wtedy, że właśnie należy rozszerzyć tą grupę o młodzież, ze względu raczej na to, że no jest to, Noyelles jest miejscowością, która znajduje się w ośrodku na północy Francji, który jest zamieszkany przez bardzo dużo Polonii. Tam jest około 800 tysięcy Polonii, natomiast w samym Noyelles mieszka około 700 właśnie osób pochodzenia polskiego. I tutaj no dość utrzymanie takich kontaktów, korzeni, poznanie swoich przez młodzież francuską, jak też poznanie tej kultury i Polonii we Francji było takim tutaj motorem napędowym tego wyjazdu. Rewizyta jakaś planowana jest? Planowana jest rewizyta. Mam nadzieję, że on do niej w przyszłym roku dojdzie. Będziemy się starali tutaj, zaproszenie jak gdyby już otrzymali Francuzi, więc tutaj w przyszłym roku będziemy realizowali to zaproszenie, no niezależnie od, myślę tutaj, efektu wyborów samorządowych. Ta współpraca trwa od 34 lat, więc ona tutaj rozwija się bardzo, bardzo no tak przyjacielsko, można powiedzieć. Niektóre osoby, które przyjeżdżają tutaj do nas, one się czują jak u siebie w domu w Szczecinku. Również nasi mieszkańcy, którzy mieli okazję wyjechać do Noyelles, tam czują tą przyjaźń i bardzo takie zaangażowanie między oboma miastami. Ale tutaj głównie chodzi o ten nasz wyjazd, jeżeli może wrócę. Świetnie przygotowany. Na bardzo wysokim poziomie poprzeczkę postawili nam nasi partnerzy z Noyelles. Młodzież doskonale się bawiła. Bardzo szybko zaprzyjaźniła się z grupą młodzieży francuskiej. Mieliśmy zarówno zajęcia sportowe, jak i możliwość zwiedzania Paryża. Zajęcia ogólnorozwojowe, integracyjne z językiem angielskim. Cały tydzień bardzo intensywny, bardzo ciekawy. No i płacz i niekończące się pożegnania przy odjeździe. To chyba świadczy o tym, że ten wyjazd się właśnie udał. Wrażenia młodzieży. Rozmawiał Pan ze swoimi podopiecznymi. Jakie wrażenia ze zwiedzania Paryża? No pod wielkim wrażeniem. Dla mnie też to było niesamowite przeżycie, ponieważ podczas zwiedzania Paryża dla naszej grupy, z którą był Filip Serge, zamknięto łuk triumfalny. To tak jakby w Polsce zamknąć grób nieznanego żołnierza, abyśmy mogli w tym czasie złożyć wieńce przy wiecznym ogniu tam płonącym. Niesamowite wrażenie, bardzo miła taka spotkała nas na sam koniec sytuacja, ponieważ mistrz ceremonii, który tym dowodził,
Okazało się, że na sam koniec pokazał nam sygnet. Nie mówił w języku polskim, natomiast z orłem, polskim orłem sygnet, więc też jest pochodzenia, był pochodzenia polskiego. Niesamowite doświadczenie. No sam Paryż, piękna pogoda, niesamowita atmosfera, dzieci zachwycone po prostu. Wieża Eiffla, łuk triumfalny, rejs po Sekwanie, to wszystko było bardzo, bardzo atrakcyjne dla młodzieży. Koniec wizyt, czy może jeszcze w Niemczech, w Szwecji, w Holandii, tam też mamy miasta partnerskie? No jeżeli tylko otrzymamy takie zaproszenie, ja myślę, że tutaj możemy te wizyty realizować na bardzo szerokim gruncie. W tej chwili pojechali lekkoatleci, mieli swoje treningi. Zastanawialiśmy się, jakie grupy dobrać młodzieży. Natomiast jeżeli chodzi o NYL, tam właśnie dość mocno współpracujemy z klubem biegowym i dlatego na pierwszy, jak gdyby tak, ogień poszli sportowcy. Może myślę, że rozszerzymy tą grupę nawet o osoby dorosłe. Jest to już w tej chwili do nas przyjeżdża niedługo grupa z Francji, z NYL. Są to seniorzy, będą tutaj u nas w lipcu, odwiedzą nas. A kolejna wizyta to już na szczecinecki weekend biegowy, oficjalna delegacja oraz biegacze, którzy wezmą udział w maratonie. Dziękuję panu. Miasto z wizją.pl. To dla was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl.